W 2020 roku gmina Kościelec złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia strażackiego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jest on funduszem celowym, ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla 3 jednostek OSP z terenu gminy Kościelec. OSP Trzęśniew otrzymało 3 sztuki ubrań specjalistycznych i 3 hełmy. OSP Różków Pierwszy odebrał 3 sztuki ubrań specjalistycznych. OSP Dobrów doposażono w rozdzielacz, 4 sztuki węży W52, 4 sztuki węży W25, zestaw OSP R0 i 4 sztuki ubrań koszarowych. Wyposażenie to zostało przekazane strażakom z terenu gminy Kościelec celem podnoszenia ich kompetencji oraz wsparcia akcji ratunkowych, w których będą mogli brać udział. Pragnę Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszelakie inicjatywy, które podejmujecie tutaj dla naszej gminy. No w tym przypadku akurat tutaj chodzi o sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Fajnie, że doceniacie rolę naszych strażaków, zresztą wiem również, że nie tylko naszych, ale ja tutaj mówię o tych, o swoim rejonie, więc dziękuję za to, że dostrzegacie, że nasze straże działają naprawdę w sposób odpowiedni, precyzyjny, doskonały, powiedziałbym nawet, bo są zaangażowani w to życie strażackie niesamowicie. Ja też staram się zawsze robić wszystko, żeby pokazać im, że oni są też bardzo ważni, że to, co robią, jest słuszne i wspierać ich, żeby w dalszym ciągu takie efekty, takie wyniki, jak są w tej chwili, były przez cały czas. Także ja serdecznie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bezpieczeństwo to podstawa, filar i dlatego inwestycja w bezpieczeństwo przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości tego sprzętu jest bardzo ważne, aby ono nie było jednorazowe. To nie jest to, że robimy coś na pokaz, pan Robert potwierdzi to, że przed wyborami rozdajemy coś, bo tak mówię, niektórzy twierdzili, że przed wyborami chcecie nas kupić, to nie kupujemy. Inwestujemy w bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to również wolność, a ta wolność jest nam potrzebna, bo przecież widzimy tylko na Ochotniczą Straż Pożarną, Państwową Straż Pożarną możemy liczyć. I każda złotówka zainwestowana wraca się stukrotnie, bo tą pomoc możemy mieć udzieloną na czas. Jest mi niezmiernie miło, że jestem zaproszony na tą uroczystość, również dlatego, że mogę swoją cząstkę Wasze bezpieczeństwo wnieść tutaj. Jednak bez Pana działu samorządu, bez działu Pana Wójta, jego pracowników nie byłoby tego możliwości zrealizować, bo wkład własny samorządu również musi istnieć i bez ich organizacji zaangażowania tego nie było. Oficjalnego przekazania doposażenia dokonali poseł na Sejm RP Leszek Galęba, radny Sejmiku Wojewódzkiego Robert Popkowski i wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski. Oby sprzęt wykorzystywany był jak najrzadziej, a druhom strażakom życzymy tylu wyjazdów, ilu szczęśliwych powrotów.